Dzień dobry, witajcie! My, słuchajcie, jesteśmy bardzo mocno w erze Taylor Swift. Na pewno ja. Myślę, że Julka też. Andrzej pewnie trochę tak mniej. Ale już jutro, słuchajcie, pierwszy koncert na Narodowym i tak się składa, że nasza trójka na nim będzie. Więc co trzeba zrobić? Ano, bransoletki przyjaźni, słuchajcie, musimy być przygotowani na ten koncert. Więc przyjechała do nas Julka. Tutaj zobaczcie, jaki mamy stos koralików. I nie dzieje się magia, moi drodzy. Mamy też, o, więcej groszków. Możemy wyjąć więcej tych. I mamy tutaj, o, takie gumeczki. A to, słuchajcie, to było takie oszustwo, bo w tym pudełku było niby 260 koralików. Ja myślałam, że to dużo. A te trzy miseczki to jest 260 koralików. Kasia, update. Ale że jest ciężko. Jest naprawdę ciężko. Po moich bransoletkach widać to bardziej, ale tak naprawdę po pierwszych dwóch przestało mi się chcieć. Julki wyglądają lepiej. Ale słuchajcie, jest to ciężki kawałek chleba tak siedzieć i rzeźbić. Byłoby łatwiej, gdybyśmy to rozłożyły na jakby natury jakoś, a nie tak robiły wszystko. Nie ma czasu, to jutro musi być już gotowe. No ale no właśnie, no, sytuacja jest jaka jest. Jakbyśmy się obudziły miesiąc temu, to myślę, że byłoby i ładniejsze i byłoby. Robiłyśmy sobie z tego bekę, nie? Dopóki jak bransoletki. A teraz kurde, takie zaangażowane dwie największe fanki Taylor. No nie no, największe to nie, ja bym tak o sobie nie powiedziała. The next day. Przychodzę do was, słuchajcie, tak mocno przedkoncertowo. Miałam mieć na sobie dzisiaj białą sukienkę, mam na sobie zielony komplet. Julka mnie pyta, jaka to era? A ja mówię, era reserved. Lubię Taylor, ale nie nazwałabym się Swifties. Więc don't judge me, że idę ubrana na koncert na zielono. Po prostu uznałam, że jednak w takiej luźnej koszuli i w spodniach w gumkę będzie mi po prostu wygodniej. Powiem wam, że nie mam zielonego pojęcia dlaczego, ale tak jakby się stresuję. W sensie odczuwam stres. Zrobiłam sobie, odkruszałam sobie naleśniki i nie jestem w stanie ich zjeść. Po prostu mam brzuch w supełek. Naprawdę. Jest mi strasznie niedobrze. Trochę mnie mdli. By the way, naleśniki z truskawkami z Lidla gotowe 4 na 10. Ja bym ich tak nie uczyniła surowo. Ja nie, mało truskawkowe dla mnie. W sensie no, taki, to prawda, taki żelka taka truskawkowa. Ta żelka truskawkowa może faktycznie mogłaby bardziej smakować truskawką, ale ogólnie nie czepiałabym się jakoś bardzo tych naleśników jako taki gotowiec na szybko. Wydaje mi się, że spoko opcja, na pewno spoko kalorycznie, ale no odpadam. No mam tak ściśnięty brzuch w supełek, że nie ma sensu tego jeść. Wezmę ze sobą może jakieś jabłko albo coś takiego do plecaka. Przejdźmy do tych piękności. Patrzcie, co ja tu mam. Mam strasznie dużo bransoletek. Jest 7 takich typowo koncertowych. Mamy 15, Change, Love Story, Fearless, Blank Space, Speak Now i Mine, czyli w sumie to jest tyle, jeżeli chodzi o Taylor. A tu jest aż 5 bransoletek z napisem Kasia. Jedna Asia i dwóch Andrzejów. A to słuchajcie, dlatego Julka, to do ciebie. Julka tak cięła te sznurki, że zostawiała takie duże odpady, że dzisiaj jak robiłam tu porządki, szkoda mi było wyrzucać takie kawałki. No i co? No i doplotłam jeszcze bransoletki. Także tak było. Muszę się teraz zastanowić, co chcę zabrać ze sobą na koncert, bo na pewno nie to wszystko. Miałabym wtedy pół ręki w bransoletkach, więc to byłoby too much. Tutaj jedna bransoletka jest tak, wiecie, zrobiłam z myślą o mamie, ale w sumie jak robi ci taki prezent 5-letnie dziecko, to jest to urocze, ale jak przynosi ci to no już powiedzmy blisko 30-letnia córka, to nie wiem, czy to jest takie cute. Także tak. A teraz co? No będziemy już chyba wychodzić, bo Julka chciałaby być troszeczkę wcześniej na Stadionie Narodowym. O 17 jest, w sumie zresztą jest godzina W, więc może fajnie byłoby być w Warszawie, żeby usłyszeć te syreny. W sensie mam zawsze wrażenie, że to jest taki podniosły moment. Ludzie faktycznie stają na tą minutę i jest coś takiego w tym magicznego, także w sumie fajnie będzie być na miejscu. No i co? Przerzucimy się chyba teraz na telefon, bo kamery ze sobą zabrać nie mogę. Spakuję jeszcze plecak i wychodzimy. Bardzo świeci słońce, więc absolutnie nic nie widzę, ale jesteśmy na miejscu.
O godzinie 17 byliśmy już pod stadionem, ale powiem wam, że jestem lekko zawiedziona, bo myślałam, że te syreny jakby ze stadionu zawyją, a nic takiego się nie działo. W sensie było je słychać, ale słabo. Także tak powiedziałabym bez szału. Totalnie nie pasuje tu do tych odwalonych ludzi w mojej zielonej piżamie, ale nie szkodzi. Jesteśmy na miejscu, mamy już nasze świecące bransoletki, a teraz już idziemy do wejścia na płytę. Jesteśmy, słuchajcie, po koncercie mam jeszcze tą taką świecącą i w ogóle coś dalej świeci opaskę na rączce, tak jak widzicie. Koncert samej Taylor zaczął się o godzinie 19.30 i trwał do 23.00, czyli 3,5 godziny, słuchajcie. No nie było lekko, powiem wam, wytrzymać tyle czasu. Tak naprawdę dobrze, że mieliśmy ze sobą ten kocyk, bo na tej płycie, wiecie, od piwa, napojów i tak dalej było brudno, więc jakby ktoś tak chciał usiąść, no to no można, ale na pewno by się pobrudził, a my ze sobą mieliśmy kocyczek taki, wiecie, najtańszy, jaki możecie kupić w Pepco czy gdzieś. I naprawdę nam się to sprawdziło, ale zresztą wrażeń wrócę do was, słuchajcie, rano, bo już jestem mega zmęczona, myję się i idę spać. Wracamy do was, ale nie od razu, słuchajcie, bo jest sobota. Odespaliśmy troszkę. No wczoraj mieliśmy wolne i mieliśmy taką akcję poszukiwania krzeseł, ale to pewnie w innych filmach. No nie nagrywaliśmy nic, bo to było wszystko takie na wariackich papierach, zładziliśmy w pierdyliard miejsc i no. Zobaczymy, tak, jak wyjdzie, bo na razie jeszcze nic nie wiadomo. No, ale wróćmy do Taylor Swift. Słuchajcie, mam pamiątkę koncertową. Jedyne 200 ziko Warsaw gdzieś tu na dole. Gdzieś tu. Jest Warsaw pyry. A, jest tu. No. No. Także mam koszuleczkę na pamiątkę. Nigdy w sumie nie kupuję takich rzeczy. Zawsze mówię, że to strata hajsu, ale w sumie to było takie show, że pod koniec koncertu zdecydowaliśmy się, że
jednak zakupimy sobie pamiątki. Ja kupiłam koszulkę, Julka kupiła sobie bluzę. Powiem wam, że potem ona już przymierzyła tą bluzę, to miałam ból istnienia, że nie kupiłam sobie jednak bluzy, tylko koszulkę. Ale nie oszukujmy się, jak bluza nie ma suwaka, to ja w niej nie chodzę, więc byłaby to ładna pamiątka, ale na pewno bym jej nie nosiła, chociaż podejrzewam, że koszulki też nie będę jakoś specjalnie często nosić, bo będzie mi jej szkoda. Nie, bez przesady. To taki bardzo miły materiał, słuchajcie, naprawdę. Ale to może powiedzmy o kwotach, bo to też jest istotne, nie? W sensie bluza to był wydatek 320 ziko, więc sporawo. W sensie, tak. No jakby to nie jest jakiś tam badzie, w sensie materiał jest spoko, nie? A koszulka do 200, więc no... Tania nie było. Tania nie było. No ale to jest merch, oficjalny. Ja słuchajcie, mam na ręce bransoletkę, która nie wiem, czy to widać, ale ona dalej świeci. Mam też na sobie 3 bransoletki, które dostałam podczas koncertu i pierścionek. Także wróciłam z nową biżuterią. Przyznaję się, że ja się swoimi bransoletkami nie podzieliłam. W sensie takim... Miałam je po prostu na rękach i tak sobie tam one były. Dziewczyny, które były gotowe do dzielenia, miały pełne worki tych bransoletek i no ja ich nie miałam tak dużo, więc powiedziały, że chętnie się podzielą i nie potrzebują nic w zamian, więc skorzystałam na tej wymianie. Mam 3 nowe bransoletki plus pierścionek, jak widzieliście. Także no mega fajnie. W ogóle tutaj mamy jeszcze pamiątkowe konfetti. Miałam je, słuchajcie, w kieszeniach. Wpadło mi trochę do kieszonki w koszuli, a resztę po prostu łapaliśmy z powietrza, tak żeby było wesoło. No powiem wam, że było to niezłe show. Bilety kosztowały chyba jakieś 550 zł, tak mi się wydaje. Nie pamiętam, czy 500? To było dawno strasznie, jak kupowaliśmy. 1600 coś zapłaciliśmy za wszystko, ale była opłata. No to pewnie bilety były po 500, tak mi się wydaje. I pewnie były jakieś opłaty, wiecie, takie... jakby za sprzedaż biletu dla portalu, bo tak zazwyczaj jest. No ale show było pierwsza klasa. Powiem wam, że kilka razy się naprawdę wzruszyłam, łezki mi w oczach stały. Mega doceniam kontakt z publicznością i to, że Taylor, wiem, że jakby tak jest wszędzie, to nie jest nic wyjątkowego, ale jakby właśnie takim elementem stałym jej koncertu jest to nawiązywanie takiej więzi z publicznością i ona ilekroć gdzieś koncertuje, uczy się kilku słów czy powiedzonek jakby w języku kraju, do którego przyjechała, więc padło dziękuję, padło kocham cię, padło miło was poznać. Było też nigdy przenigdy poleciało ze sceny, ale to akurat był tancerz, a nie Taylor. Co tam jeszcze było? No generalnie ogólnie polecam wam, słuchajcie, to będzie takie lokowanie mojej koleżanki, ale moja koleżanka ze studiów, Monika Kurek, pisze dla Kamaga i ona, ja dzisiaj czytałam, zrobiła przepiękny, w sensie bardzo fajny artykuł podsumowujący pierwszy warszawski koncert. Zostawię wam do niego linka w opisie, polecam sobie na stronę Kamaga wejść i poczytać, bo tam jest kilka fajnych właśnie takich informacji na temat tego, jak przebiegał ten koncert. Andrzeju, jak wrażenia? Ja mogę się wypowiedzieć w roli ignoranta, w sensie no... Taylor Swift, że tylko z tego, co leciało w radio i było 45 piosenek i bym powiedział szczerze, to może znałem jakąś taką co piątą, to pewnie bym powiedział, że dużo, nie? W sensie dużo wszystkich tych utworów słyszałem pierwszy raz, ale ogólnie rzecz biorąc, to show było mega, scena była mega. Ja może trochę więcej widziałem niż Kasia, bo ja jestem wyższy i w związku z tym, jak ona tam chodziła po tej scenie, która tak szła jakby w głąb stadionu, no to ją tam widziałem, jak tam sobie spaceruje, ale ogólnie rzecz biorąc ten telebim, ten taki główny za nią, był też mega duży i cały czas kamera za nią podążała, więc wszystko widziałem. No show to chyba największe, jakie w życiu widziałem, nie? W sensie nawet Ed Sheeran nie był aż tak dokokszony, w sensie miał fajną oprawę, ale no Ed Sheeran to też taki solista, ale to nie było to, nie? W sensie... Ed Sheeran też ma fajny kontakt z ludźmi, ale on sobie po prostu wychodzi na scenę z gitarką, biega i śpiewa, no. I jakby to też jest super, to ma swój klimat, no ale tutaj doświadczyliście jakby trochę więcej rzeczy, no bo było śpiewanie, było tańczenie, była ta scena, no. Bardzo imponująca, ogromna, te elementy, które się z niej wysuwały, jakby wszystkie te stroje, nie wiem ile razy ona się przebierała w ciągu tego koncertu. No niesamowite. Dla mnie to jest w ogóle, wiecie co, jak ona znika, słuchajcie, na 1,5 minuty ze sceny i przychodzi zupełnie inaczej ubrana. I ja mam takie, Boże, ile osób musi jej pomagać, żeby w tym czasie ona zdążyła zmienić ten strój. W sensie, wiecie, to nie było tak, że ona sobie założyła jedną luźną sukienkę i wymieniła na drugą luźną sukienkę. To były dopasowane rzeczy, takie gorsetowe, to trzeba pozapinać, wiecie, żeby jej tam cycki gdzieś nie uciekły z tego albo coś takiego, w sensie takim...
No, ja byłam pod ogromnym wrażeniem. Jakby z takich największych koncertów, no to byłam też na koncercie Beyoncé. I wydaje mi się, że ten koncert Beyoncé jakby robił jeszcze większe show, jeżeli chodzi o tą scenografię taką dodatkową, która wjeżdżała na scenę. Tutaj u Taylor nie było tego aż tak dużo. Scena sama w sobie, jakby te jej wysuwane panele robiły mega robotę. Ale muszę wam powiedzieć, że na tym koncercie bawiłam się lepiej mimo wszystko. No. To pewnie też wynika z tego, że bardziej jestem fanką Taylor Swift, a nie Beyoncé. W sensie więcej jej piosenek znam. Bardzo się przygotowywałam do tego koncertu. Słuchałam playlisty w ostatnich tygodniach non-stop zapętlonej na Apple Music. Jak wyjdziecie, wpiszecie Eras Tour, The Eras Tour, to wszystkie piosenki z koncertu tam znajdziecie. Także no, byłam mega przygotowana, no zachwycona byłam. Ja usłyszałem na żywo Shake It Off i się przy tym zajebiście bawiłem, bo to jest coś, co najbardziej kojarzę i mi się mega podobało. Ale bym powiedział, jako sam taką długość tego koncertu, no to fakt, że w tych pieniądzach, no tyle ile ona śpiewała i ile utworów zaprezentowała, no to jest sztos. Ale ja mam problem wysiedzieć 3 godziny na tyłku w kinie, a to co innego, jak masz ponad 3 godziny stać. Myśmy byli tam o 17:00. Ona wyszła 19:30, skończyła 23:00 coś. No to gdyby nie kocyk i momentami siedzenie na tyłku, to nie do ogarnięcia. Ja się dziwiłem, jak ta typiara może przez 3,5 godziny zapindalać tam po scenie, tańczyć, śpiewać. Kurde, same tego tekstu ile jest do zapamiętania, nie? No. No, także no, szacun. Niesamowite show. Dla mnie to jest jakby top. To jest numer jeden tego, co w życiu widziałam, jeżeli chodzi o show. Jestem przekonana, że za 3 tygodnie zmienię zdanie, bo będzie czeka nas kolejny cudowny koncert. Tym razem musimy polecieć aż do Monachium. Będzie Adele. Będzie to koncert Adele i jakby, gdybym, wiecie, to jest właśnie, jak miałabym wybrać Taylor Swift czy Beyoncé, no to Taylor Swift. Jakbym miała wybrać Adele czy Taylor Swift, no to Adele. Jakby jestem bardziej podekscytowana chyba jeszcze na ten koncert, który przed nami właśnie już niedługo. Ale muszę powiedzieć, że to było takie show, no niesamowita jest ta dziewczyna. Jakby śpiewa na żywo, ludzie tam się prują, że playback i tak dalej. No dobra, ma pół playback w tle, ale jakby to słychać, że ona i tak śpiewa na żywo, wyciągała w ogóle takie dźwięki i w tym wszystkim jeszcze właśnie biega, tańczy. To jest wyreżyserowane show i jakby tam widać, że tam jest wszystko, tam musiały być po prostu godziny prób poświęcone temu, żeby tam się to wszystko spięło. W niczym nie ma przypadku, wiecie, ona jakby idzie i jest nagle w tym konkretnym miejscu na scenie, gdzie wie, że jak przyłoży nogę, to za chwilę jej się pojawi tam jakiś obraz czegoś. To jest po prostu niesamowite, jak to jest co do centymetra po prostu wszystko dopracowane. No było to cudowne show, no teraz wiecie, no już nie pójdziecie. Trasa dobiega końca, tak naprawdę za chwilę ostatnie koncerty w Londynie i tyle, jeżeli chodzi o Europę, ale jeżeli kiedykolwiek będziecie mieli taką okazję, żeby iść na jej koncert, bo będzie pewnie jeszcze nie jedna trasa, znając jakby jej płodność artystyczną, to nie zastanawiajcie się. Nawet jeżeli nie jesteście turbofanami, to wydaje mi się, że warto iść i zobaczyć to show. Ja się nie nudziłem, a w ogóle nie jestem fanem. Także tak, no mega jestem zachwycona. Mimo tego koncertu, mimo tego, że na nim byłam, dalej bym się Swifties nie nazwała. Jestem po prostu fanką muzyki Taylor Swift. Nie jestem tak zakręcona, ale uważam, że to było coś niesamowitego i wszystkim wam polecam, jeżeli macie taką możliwość, włączcie sobie na Disney Plusie koncert z tej trasy, bo on jest w całości dostępny, wiecie, z tej części jakby amerykańskiej jest nagrany i wrzucony w całości taki właśnie ponad 3 godziny dokument i jest to naprawdę kawał materiału, warto zobaczyć, jak to wszystko wyglądało właśnie, jaka jest ta scena, jaka jest scenografia, no bardzo polecam. Także tak, tyle jeżeli chodzi o zachwycanie się Taylor Swift. Bardzo, bardzo nam się to podobało. Tak jak mówię, polecamy. Jeżeli tylko kiedykolwiek będziecie mieli okazję i będziecie mieli na to fundusze, nie zastanawiajcie się. Kupujcie bilety i idźcie. W ogóle na koncerty warto wydawać hajs, nie? Bo to są wspomnienia, a potem człowiek żałuje, że na czymś nie był. To prawda. No jakby, wiecie, widujecie tych różnych ludzi. Czasem, wiecie, można tak sobie popatrzeć, że tutaj ktoś jest mniej zaangażowany, tam ktoś bardziej, ale jakby to jest miłe wszystko przebywać w tym środowisku i tak. Mega, mega kika polecajka. No i co? Tyle. Dziękujemy wam bardzo. Dajcie znaka, czy byliście na koncercie, bo jestem przekonana, że może się trafić ktoś, kto był w końcu. Na stadionie było 65 tysięcy osób, a koncerty były 3, więc w sumie blisko 200
tysięcy osób bawiło się na Taylor Swift, nie licząc tych, którzy bawią się po prostu pod stadionem. Andrzeju, dziś jest ostatni koncert, może podjedziemy pod Narodowy i... Nie, bo jest zamknięte wszystkie drogi, więc nie. Ale widziałem też na TikTokach, jak ogólnie... Widziałam, że w parku Skaryszewskim bardzo dużo osób rozkłada kocyki i słucha koncertu, no bo no wiecie, no to jest jednak taka skala, że to się niesie. Koncerty Eda Sheerana w zeszłym roku, jak byliśmy, też były chyba dwa, byliśmy na jednym. Kolejnego dnia tak się składało, że byliśmy przy Centrum Nauki Kopernik i tam doskonale było też wszystko słychać, także... Jak nie macie funduszy, słuchajcie, to zawsze można stanąć pod Narodowym. Nie widzicie? Ale muzycznie można show doświadczyć. No dobra, koniec poplaniny. Dajcie znać właśnie, czy widzieliście ten dokument, czy byliście na koncercie Taylor. Bardzo jestem ciekawa. Dziękujemy wam bardzo i co? Zostawcie nam łapki w górę. Komentarze. I subskrypcje. Kulturalne poproszę, bo wszystkie takie te hamowy, które się pojawiają, będę usuwać. Ostatnio się zdarzają, ale trudno. Komentarz to komentarz. Pamiętajcie, jeśli komentujecie, a wam się nie podobało, znaczy macie do tego prawo, ale jak jesteście niemili to i nie chcecie tego oglądać, to co tu robicie? Tak, zawsze można film przełączyć. No. Pajo! Pa, pa!